Siema, ja jestem Michael, a to jest kolejny odcinek ze Speedway Challenge 24. Przed nami 14. kolejka w trybie ligi. Wyjazd do Częstochowy, jest to ostatni mecz fazy zasadniczej tego sezonu. Jeśli chodzi o nasz skład na to spotkanie, to nadal Matias Polestad za Pfeiffera pojedzie od początku spotkania. Tylko tym razem Pfeiffer wrócił do głównego składu. Polestad jest pod ósemką i po prostu będzie za Pfeiffera wskakiwał. W sumie mogłem tak zrobić już w pierwszym meczu, byłoby to bezpieczniejsze niż to, co zrobiłem w ostatnim meczu, czyli Polestada po prostu wstawiłem do głównego składu. Oczywiście próbę toru sobie pomijamy i przechodzimy do pierwszego biegu w kasku żółtym Szymon Woźniak, w czerwonym Leon Madsen, w białym Martin Waculik i w niebieskim Maxim Drabik. No i rozpoczynamy to spotkanie od zwycięstwa 4-2. Teraz bieg młodzieżowy od Kramerznika: Halkiewicz, Paluch, Kupiec oraz Stojanowski. Tym razem 4-2 dla gospodarzy, a więc szybko odrabiają straty z pierwszego biegu. Mamy 6-6 i teraz bieg trzeci. Tutaj za Oskara Pfeiffera, tak jak mówiłem na początku, dajemy Matiasa Polestada i właśnie nim sobie pojedziemy. No i niestety dojechaliśmy na końcu. Na szczęście Thompson chociaż na samej kresce wyprzedził Hansena, a więc gospodarze zamiast 5-1 wygrywają 4-2. Teraz bieg czwarty. Tutaj mamy Kajetana Kupca, Jakuba Miśkowiaka, Kacpra Woryny oraz Oskara Palucha.
4-2 dla gospodarzy, no nie popisał się Miśkowiak na swoim domowym torze, byłym domowym torze, znaczy. I po pierwszej serii Włókniarz prowadzi 14-10. Teraz bieg piąty, znowu jedzie Jakub Miśkowiak, tylko tym razem będziemy nim sterować. No i mamy podwójne zwycięstwo, a więc 15-15 po 5 gonitwach. Teraz bieg szósty. No damy jeszcze pole stada. Damy mu drugi bieg. Zobaczymy, jak się teraz spisze. Jego doporowym Szymon Woźniak, a rywalami w tym biegu Mikkelsen i Halkiewicz. Mikkelsen wygrywa, drugi Woźniak, trzeci pole stad, ostatni Halkiewicz, 3-3. I teraz bieg siódmy. W tym biegu po naszej stronie Stojanowski i Thompson, po stronie gospodarzy Woryna i Madsen. Cztery-dwa dla gospodarzy, po 7 biegach prowadzą 22-20. Już rozpoczynamy trzecią serię startów. Od krawężnika Waculik, Mikkelsen, Miśkowiak oraz Kupiec. A i przed samą kreską Mikkel Mikkelsen wyprzedza Waculika i mamy tylko 3-3. Teraz bieg dziewiąty.
No i tutaj już chyba puścimy Oskara Pfeiffera, bo Matthias Polestad no nie miał tutaj zbytnio prędkości na tym częstochowskim owalu. My pojedziemy sobie woźniakiem. Zdobywamy 3 punkty jako Szymon Woźniak i jako drużyna, bo Pfeiffer przyjechał ostatni, ale coś tam walczył. Rywale nie byli najłatwiejsi. Teraz bieg 10, kończący trzecią serię startów od krawężnika Paluch, Drabik, Thomsen oraz Hansen. Remis biegowy i Częstochowa cały czas na minimalnym prowadzeniu jest naprawdę bardzo na styku. Bieg 11 w kasku niebieskim Hansen, w białym Miśkowiak, w czerwonym Madsen i w żółtym Szymon Woźniak. Znowu 3 do 3. Kolejne zwycięstwo indywidualne Szymona Woźniaka. Niestety Miśkowiak ostatni. Bieg 12. Tutaj Pfeiffer znowu jedzie. I właśnie nim sobie pojedziemy. Naszymi rywalami Halkiewicz, Drabik, a do parowym Stojanowski. No i wygrywając ten bieg 4 do 2, doprowadzamy do remisu meczowego po 36, 3 biegi do końca. Teraz bieg 13, bardzo ważny bieg przed biegami nominowanymi od krawężnika Woryna, Thomsen, Mikkelsen i Waculik.
No i w tym arcyważnym wyścigu wygrywamy podwójnie. Mamy 4 punkty przewagi przed biegami nominowanymi. Naprawdę dogodna sytuacja. Tak tutaj prezentują się obsady tych biegów nominowanych. I myślę, że nic tutaj nie zmieniamy. W biegu 14 pojedziemy Miśkowiakiem razem z Thompsonem, a naszymi rywalami Macen i Woryna. No i teraz to gospodarze wygrali 5-1, a więc po 42 punkty przed ostatnim biegiem. Ostatni bieg będzie decydował. No i wygrywamy ten ostatni bieg 4-2, ależ tutaj było ciasno jeszcze na mecie. Dosłownie na ostatnich metrach udało się to zwycięstwo sobie zapewnić. Świetny występ Woźniaka i Waculika, reszta no troszkę lepiej mogłaby pojechać. No i teraz szybko trzeba sprawdzić, z kim zmierzymy się w ćwierćfinałach i kto spada z ligi. A spada Apator Toruń, to Apator Toruń jest na 8 miejscu, jak widzieliście tabelę. No nie popisał się Apator w tym sezonie, ale przez większość sezonu nie byli aż w tych dolnych częściach tabeli. No musieli strasznie końcówkę sezonu zawalić, już nie pamiętam jakie tam mieli wyniki, ale widzicie 8 miejsce Apatora Toruń i to oni spadają z ligi. My zajmujemy drugie miejsce na koniec fazy zasadniczej, a więc pojedziemy z Unią Leszno w ćwierćfinałach. I to byłoby tyle w tym odcinku. Teraz będą częściej z tej serii, a więc zapraszam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.